Siemanko ludzie ja z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Deforesta. Słuchajcie, wiem o tym, że mówiłem, że ten odcinek będzie już z kamerką, ale niestety nie jestem w stanie tego zrealizować ze względu na to, że czekam po prostu na dwa telefony i to dość ważne telefony, przez co muszę mieć telefon przy sobie, a nie jako kamerkę, bo niestety ale wywaliłoby mi go tak po prostu dlatego bez sensu by było to robić natomiast no dawno nie było deforesta dawno nie było deforesta tak jak i dawno nie było tak porządnie że tak powiem z porządnej serii odcinków u mnie na kanale dlatego też musimy powoli z tym wszystkim wracać zobaczymy jak to nam wyjdzie tutaj mam nadzieję że wyjdzie dość spoko no, hello Muszę sobie poprzestawiać całe drewno na tą stronę, ze względu na to, że ono mi się będzie bugowało, więc to zrobimy w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności, oczywiście, zrobimy wejście tam na górę. W trzeciej kolejności dach, a później będziemy się zastanawiać tak naprawdę, co dalej z tym fantem robić. Bo szczerze wam powiem, że no, naprawdę dużo się zmieniło w deforeście, jeżeli chodzi o te pierwsze podstawy, tak jak i teraz. I chciałbym, żebyśmy poszli. Już poszli, jak zdobędziemy już, znaczy, jak zbudujemy już całą chatkę, to żebyśmy poszli sobie na exploring troszeczkę po wszystkich jaskiniach, po wszystkich miejscach, które są tego warte. Oczywiście wiem, że możemy odnaleźć wreszcie Timiego i Franek pewnie to zrobi w przyszłych odcinkach, jakoś tak myślę. Przynajmniej tak myślę, że w przyszłych odcinkach, chociaż cholera wie, kiedy to będzie tak naprawdę. No, nie, 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 dobra. Jezus, jak ja mam spadkiew u o co tutaj chodzi? Czekajcie, zajdę, zajrzę tylko w mniej. Może to troszeczkę zmniejszymy, dziwnie to trochę wygląda, ale ok. Mam nadzieję, że teraz będzie już tak, bez takich większych skoków. Bo chodzi o to, żeby mi nie spadały jakoś niesamowicie. Bo te 30 mam tutaj ciągłe, więc no, chciałbym, żeby tak też to zostało. Żeby nie było tak, że będzie mi spadać do 20, bo tego to nie przeżyję chyba. Dlatego też, no, jest jak jest. Natomiast no, dużo się działo, jeżeli chodzi o Heroesy mnie na kanale na pewno. Natomiast no, niewiele się działo, jeżeli chodzi o serie inne niż Heroesy, które w sumie. No, nie wszystkich, ale dość sporą, sporą liczbę moich widzów też interesują, więc no. Sam też chcę, żeby to nie był tylko... Jakby nie było kanał o Heroes and Generals, bo... no bo nie no! Bo kiedyś się skończy ten, ten Fame na Hirosy, czy będzie nawet większy, cholera wie, w sumie to nigdy nie wiadomo. No ale powiedzmy, że kiedyś się on skończy, no i wtedy zostanę w dupie i tyle będzie z tego tytułu. Znaczy, no może nie zostanę w dupie, bo wiem, że większość z Was by i tak tutaj została, tu nie o to chodzi. Aczkolwiek, no wiem, że spora część by po prostu sobie poszła w cholerę, dlatego bym nie chciał. Chciałbym to jakoś tak utrzymać na takim samym poziomie, no i oczywiście rozwinąć jeszcze bardziej, bo. To nie jest tak, że ja bym chciał cały czas być na jednym poziomie, nie chcę się też rozwijać, więc żeby nie było takich niedomówień, że ja tutaj po prostu siedzę w miejscu i tyle. Nie, 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 nie. Tak, tak nie będziemy grać, żeby siedzieć w miejscu, bo to jest bez sensu. Mam nadzieję, że mogę to zbudować od dołu. No dobra, będę musiał skakać, no trudno. Ale chciałbym, żebyśmy weszli sobie na górę, żebyśmy mogli już zobaczyć jak ta chata wygląda z góry, nie? No bo też zanim dach zrobimy, to troszeczkę minie, bo tam jest ponad 100 desek do zrobienia. Znaczy, ponad 100 desek to nie jest dużo, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę fakt, że no, te 10 czy 20 to my robimy w parę tam w paręnaście sekund, nie? więc no jakby nie było, to nie jest też tutaj takim wielkim problemem. Aczkolwiek na jakoś tak próbujemy to ogarnąć. Natomiast powiem Wam szczerze, że ta przerwa taka od odcinków troszeczkę mi się przydała ze względu na to, że poprawiłem bardzo, ale to bardzo swój stan zdrowia, bo ostatnimi czasy to nie mogłem wysiedzieć nawet godziny przy komputerze, bo mnie tak kręgosłup już łupał, więc najwyższa pora była to zmienić. Cholera tutaj jeszcze trzeba, ale nie muszę w sumie tego robić, nie? Bo ja tak czy siak tutaj wejdę. Dobra. No to nawet i lepiej, bo to bez sensu by było 11 jeszcze tutaj ciągnąć i tylko tracić to drewno, tak? To mamy przynajmniej jakiś taki ogląd na sprawę. Coś tu mogę anulować? Aha, mogę anulować dach, no to stąd bym nie chciał tego zrobić. Natomiast nasza chata będzie wyglądała tak, no dość wysoka, dość wysoka, ale to wszystko jakoś się łączy, tak, w jedno, nie? To będzie takie dość duże amerykańskie obozowisko, bym powiedział, no bo to taki amerykański troszeczkę styl. Natomiast zastanawiam się, co jeszcze tutaj zrobić, bo to już mamy, ale tu zostało nam takie. Znaczy tu nie zostało nam takie miejsce nieogrodzone, bo tutaj oczywiście będą nasze ogródki działkowe, ale nie wiem co tutaj zrobić, bo tutaj też by coś się przydało ogarnąć, bo tak to prawie wszędzie wszystko mamy. Ale brakuje nam tak, tego tutaj wykończonego, tutaj na dole i brakuje nam tego tutaj. I co by tutaj, kurde, zrobić? Zobaczmy, co w ogóle mamy. Czy coś nowego dodali na przykład, nie? To by było ciekawe, jakby coś nowego dodali. Tu nic, tu nic. Armor raki to nie, gazeło to nie, to nie, to nie, to nie. No, powiem wam szczerze, że cholipa nie wiem, co tu zrobić. Autentycznie nie wiem. Chociaż mam pewien pomysł. Jakbyśmy zrobili coś takiego, ja nie wiem jak Wy się na to piszecie, ale jakbyśmy zrobili coś takiego, że zrobilibyśmy sobie tutaj stół na dole gdzieś i takie, takie miejsce na grilla na przykład. To by myślę dość fajnie wyglądało. No i na pewno trzeba to drzewo usunąć, bo troszeczkę mnie tu mierzwi. Natomiast wygląda to już wszystko naprawdę fajnie. Jest oczywiście tylko jedno wejście, co jest troszeczkę słabe, z drugiej strony jest dobre. Nie ma tragedii, bo oczywiście całe mogę przebiec, więc tutaj jest jakby spokój. Natomiast no, no fajnie, no fajnie. Tylko chciałbym jeszcze tutaj zrobić obrę nie obręcze tylko barierki, tak? Żeby nie było tak, że ja sobie stąd spadnę, więc tu by trzeba było barierki. Nie wiem, czy się w ogóle da coś takiego ogarnąć. Więc trzeba by było to sprawdzić. To jest to na przykład Stick Fence, nie? Nie chcę całego. Czy mogę? No i gdzie to jest? Czekajcie, bo ja tu nie ogarniam. Dobra, to jest w tym miejscu. Nie mogę po tym. To jest trochę słabe, że nie mogę od tego do tego, na przykład zrobić, nie? To jest troszeczkę słabe. Musiałbym tak zrobić. No tak zrobię i jak ja stąd wyjdę, nie? Bo taka prawda. Tak zrobię i jak ja stąd cholera wyjdę. Wiecie o co chodzi? Patrzcie, o. I tu jest super, ale tu oczywiście wyjścia nie ma. I co wtedy? Będę tego robił? O, za każdym razem. Yy, yy. Yy, yy. To trochę bez sensu, chyba. Chociaż, jak usunę jedną barierkę z tej strony i jedną powiedzmy z tej strony, to to ma jakiś sens. Słuchajcie, to ma jakiś sens. To by było fajne, to by było fajne. Ale dobra, skończmy tutaj pieprzyć tą głupoty tutaj na górze, bo to. Nie tylko o to chodzi, żebyśmy tutaj na górze coś robili, ale też musimy coś robić na dole. Swoją drogą przychodzi mi od Was tak dużo powiadomień, że mój zegarek zaczyna wariować. Co jest ciekawostką, nie? Dobra, wejdźmy sobie na górkę. Siup-siup. Aha, no i co do serii z Dragon Age, no to chyba jej nie będzie już niestety, ze względu na to, że nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi, ale nie mogę nagrywać. No, włączam nagrywanie i w tym momencie gra mi się kreszuje. Tak po prostu z dupy jest crash i Do widzenia. Dobra, trochę stąd, trochę stąd. No, taki średni pomysł, no, ale trudno. Dobra, poprzekładam sobie dre te drewna tutaj. Woohoo! No nieźle. No nieźle, to ja lubię. Takie bugi to ja naprawdę lubię. Albo ten płonący krzak, jak pamiętacie, kiedyś. Bóg z płonącym krzakiem był też the best. Do płonący krzaków? Nie, to, był tak, to było takie wielkie ognisko, to było takie wielkie ognisko na ten. na ponad 15 metrów. Albo jak tego robiłem, i całą mapę było widać, tak jakbym miał... nogi. Tak jakbym szedł na głowie. O, powiedzmy tak, tak jakbym szedł na głowie. Tak jakbym miał nogi do góry, no, głowami chciałem powiedzieć. Tak jakbym szedł na głowie. Co było dość śmieszne z jednej strony, no nie powiem, że nie. A, tu już nic więcej nie mogę zrobić, no trudno. Aha, i teraz będę musiał za każdym razem podskakiwać? Nie, mogę tak to zrobić. O, to super. To nawet by było fajniej. Coś takiego ogarniać. To bym przywoził sobie wózek. Nie, to by było bez sensu. Jak ja mam przywozić wózek, przepakowywać wózek i następny tam wwozić. Trochę dziwne to. Dobra, czekajcie, wezmę sobie tego wózka. O, nie zablokowało się nic, nie zablokowało się. To super. No ładujmy go w cholerę. Bo chodzi o to, żebyśmy nie musieli trzy razy biegać, nie? Bo to bieganie paręnaście razy jest takie trochę słabe. Co ja tu zrobił? Dobra. A tak zawsze mamy pełny wózek. Możemy sobie to ogarniać. Oj, tylko trzeba trafić w schody, nie? A to u mnie też jest pewien problem. Znaczy, trafianie w schody. Inne, z innym trafianiem nie ma problemu. Nie martwcie się o to. Okej, no ale jak będziemy mieć dach już skończony, słuchajcie, jak będziemy mieć już dach skończony, to już naprawdę będzie duży progres. Bo zostanie nam tak naprawdę wykończenie domu w środku. No i oprócz wykończenia domu w środku, to zostaje nam wybudowanie czegoś jeszcze na zewnątrz, nie? I do zrobienia ścieżek do środka. I już naprawdę będziemy mieć wszystko wtedy. To zostały jakieś, nie wiem, dwa, może trzy odcinki na robienie domu. A później to już będzie eksploracja. I no być może jeszcze coś będziemy myśleć. Na pewno będę chciał poszerzać to w przyszłości. To ja nawet nie mówię, że nie, ale kiedy to zobaczymy, tak naprawdę wszystko? Kiedy, co, jak i gdzie? Dokładniej to naprawdę będziemy myśleć już dalej. Nie chcę za bardzo w przyszłość wybiegać, bo ja nie wiem, co to będzie za trzy dni, a co dopiero, kurde, co to będzie za parę miesięcy na przykład, nie? Bo ten The Forest na przykład, no, nie idzie nam tak szybko, żebym mógł powiedzieć, że za miesiąc już nie będzie odcinków. Nie no, jak jest jeden czy dwa odcinki na miesiąc, no to co ja w ogóle mogę mówić tutaj? Co mogę prognozować, nie? Tylko, że to też w pewnym stopniu nie ode mnie zależy, bo tak jak widzicie, no zdarzenia są losowe, dosłownie losowe. I czasami jest tak, że może być tak jak dzisiaj, że jadę na mecz. Że, bo ja jestem dzisiaj w tym momencie prawdopodobnie. To czekajcie, ja sobie sprawdzę tylko na rozpiskę. To jest 15, jak dostajecie odcinek, no to ja już wracam. Ja już skończyłem turniej 5 godzinny i wracam. No to jest różnie tak naprawdę, nie? Ciężko też pogodzić to. Jak na przykład wyjeżdżam o 6 rano, a wracam o 17, to co ja mogę Wam powiedzieć na temat odcinków? No, kurde, jak będą, to będą. Jak nie będzie, to nie będzie, nie? Tylko oczywiście postaram się zrobić tak, żeby wszystko było jak najlepiej, jak najbardziej zgrane tutaj. Ola Boga. Dobrze, jeszcze połowa. Mniejsza połowa, aczkolwiek połowa. W ogóle, co ciekawe, matematycy, jak używają y, takiego. Takiej rozwiązłości językowej i mówią: mniejsza połowa. Rozumiecie to? Mniejsza połowa, gdzie według matematyki połowy są równe. To jest ciekawostka taka. Mój matematyk zawsze na to zwracał uwagę w liceum. A sam używał tego: mniejsza połowa z Was? A zaraz tak. Nie, no jednak połowy są równe. Dlatego też, no, wiecie, jest jak jest. Dobra, trzeba to poprzekładać jakoś logicznie tutaj. Straszne powiem Wam to z tymi drzewami. Niby wszystko jest ok, niby wszystko fajnie, ale problem jest, jak musicie je nosić, nie? Bo jak je przewozicie sankami po ileś tam tysięcy sztuk, czy ileś tam sztuk po prostu, i wychodzi Wam później paręnaście sztuk tych sanków, powiedzmy, nie, wiem, z 11 sztuk sanek, no to, to jest, no już ciekawie, nie? Tylko problem jest w taki, jak wy, tak jak ja w tym momencie tutaj wrzucicie sobie na sam koniec na przykład do tych loków Tutaj drzewo, no i trzeba to biegać, nosić, kurde bawić się z, tym, z tymi ostatnimi oczywiście, nie? Bo z tymi wcześniejszymi to nie ma żadnego problemu Tylko te ostatnie jakieś takie falerne i trzeba skakać, wysilać się, zastanawiać co z tym fantem zrobić w ogóle Dobra, tu już nie ma nic, trzeba się w takim razie stąd wydostać I teraz tylko napełniać to też w sumie wcale nie jest takie proste, nie? Ale. Co tam? Najtrudniejsze jest oczywiście zbieranie, nie? Tam reszta to szczegóły. Mhm. Oczywiście sanki sobie już wywróciłem jedne. Jakby mogło być inaczej. Jak je teraz stąd wyciągnąć? Tak, tylko trzeba uważać czasami, żeby się nie zbugować w tej grze, nie? Chociaż i tak już wiele bugów naprawili. Ja pierdolę. Ja nie wierzę w to, co ja widziałem. Dobra, i jeszcze raz. No, stój, jak stoisz! Dziękuję. Jakby się nie zatrzymało na mnie, tak naprawdę, to, to by poleciało dalej, nie? Po prostu cudownie. Dobra, i teraz tak, jak to zrobić, żeby się nie zabić? No, no, jeszcze kawałek i dziękuję bardzo. Już myślałem, że nie dam rady. A teraz tylko wbić się tym na górę i jakoś się nie rozpieprzyć. Szczególnie to by było dobrze. O, 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 idealnie. Ideolozo. Jeszcze, kurde, tak myślę, 3? 3 do 4 wózków, i będzie po sprawie. Będzie naprawdę już Gites. Chciałbym już skończyć ten dom. Naprawdę chciałbym już skończyć ten dom i zobaczyć jego efekt finalny. Bo jestem sam ciekaw, co ja tutaj stworzyłem, nie? Bo póki co to ja widzę cały czas ten szkic, nie? To jakby nie było, to to nie jest efekt finalny. Dobra, poprzekładam to tam, bo widzę, że ciężko kurde się tutaj obracać. No, hello! Hello! A niby to, bugo, niby to budowałem tak fajnie, tak daleko od siebie, tak żeby się nic na siebie nie nachodziło, a widzicie jak jest, gówno jest. Jedno wielkie. Oj, 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 Jeszcze ci tam latają, drą się, tłuką się i oni myślą, że to coś na mnie działa, nie? Prawda jest taka, że w tym momencie mam ich totalnie gdzieś, bo oni raz, że nie są w stanie rozwalić mojego tutaj opancerzenia, a dwa, że są za, że są za ścianą, więc mogą mi co najwyżej pomachać. Dobra, jeszcze, jeszcze to jedno i jeszcze jedno chyba. I to już będzie tyle, jeżeli chodzi o to nasze... Budowanie domu. Natomiast jeżeli chodzi o wykańczanie go, no to tutaj jeszcze troszeczkę nam pozostało. Chociaż myślę, że zrobimy sobie tylko projekt. Ja, jak będę miał czas, to to zrobię. Jak nie będę miał czasu, no to wymyślimy coś, jakby to ogarnąć. Ile tutaj nam jeszcze brakuje? Jeszcze raptem dziewięciu, tak? Nie, jedenastu nam brakuje. No to całe sanki, no to całe sanki, to fajnie. To fajnie, bo nie będę się przynajmniej musiał męczyć, że półsanek na przykład muszę brać. Tak ładuję całe i jest do widzenia. No nie, ale to kurde, to zapakować całe sanki to też nie jest takie łatwe w tym przypadku. Mm. Kurde, gry mogłeś iść od tej strony od razu i by nie było żadnego problemu. Jeszcze ciemno się robi jak cholera. A co ciekawe, ostatnio w tej grze nie wiem, czy oni zmienili szadery, czy co, ale czasami jest tak ciemno, że to jest po prostu masakra. Halo, mogę wziąć drewno, dziękuję. Ty nie mogę wziąć. Będę po jednej belce brał, nie? No, patrzcie, po jednej belce. To już chyba wszystko, nie? Nie mogę jednej więcej jeszcze. Nie mogę, dobra. Tyle powinno nam wystarczyć, prawdopodobnie oczywiście. I trzeba będzie jeszcze tutaj barierki porobić, i jeszcze tutaj będzie trzeba zrobić oświetlenie, bo tego nie mamy. To jest jedyna rzecz, której w tym miejscu nie mamy. I oczywiście oświetlenia trzeba będzie zaprojektować też na Na naszych wieżach strażniczych. I oczywiście w domku, nie, bo w domku też nie mamy nic. Więc to jest jakby nie było dla nas w tym momencie priorytet. Oczywiście włączę sobie jakąś lampeczkę. No i trzeba robić, no trzeba robić, co innego nam pozostało. Stoły, lampy. Najpierw lampy. Z tym, że inaczej, może podwieszane byśmy zrobili, bo tak sobie myślę, że. Aha, to tak też nie fajnie działa, jak ja bym myślał. Bo to musiałoby być bardzo nisko, widzę. Ale się świeci. No to cztery takie na ten. To spoko, to nie ma tragedii, nie? Cztery zrobimy i powinno być git. Powinno się świecić na całej chacie. Tylko trzeba je odwracać i to jest jedyny minus tego. Nie, no super jest, słuchajcie, naprawdę jest super Myślałem, że będzie trochę gorzej, no ale tak, to jest gid. i przynajmniej nic nam nie ten Nie siedzi nigdzie nisko i to jest fajne, to, to mi się naprawdę podoba To mi się naprawdę mega podoba, nie pamiętam co tu projektowałem, tu nie projektowałem więzienia, to Czemu z tamtej strony da się to zamknąć? Aj, co ja ciur, co ty gryfciu robisz ze swoim życiem? Dobra, tu jeszcze jedna lampa i z drugiej strony jeszcze trzy, i tą stronę będziemy mieli zaliczoną wtedy, jeżeli chodzi o lampy. Oczywiście, chciałbym zrobić tak, żebyśmy nie musieli trzy razy wybierać lamp, to żebyśmy poszli od razu na dół i też je porobili. Oczywiście czaszek trzeba będzie nas zbierać, no bo jakby mogło być inaczej. Mam nadzieję, że tutaj mogę na przykład. Tu mogę, o! No i dobra, niech ona sobie będzie tak w ścianie. No, nie przeszkadza mi ona wcale. Będzie się przynajmniej coś świecić. Tutaj już ładniej jest jaśniutko. I teraz na dół. Tutaj jest troszeczkę gorzej, bo tutaj jest troszeczkę więcej pomieszczeń. Chociaż nie, bo tutaj jest to duże pomieszczenie i są te dwa małe. To nie ma tak źle. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Tutaj szczerze powiedziawszy, to wystarczą dwie. A nawet i jedna chyba. Ale wezmę dwie tak dla pewności, żeby po prostu było już jasno. I tutaj też dwie. Bo tutaj tak jest troszeczkę jasno z góry, nie? Od tych lamp z góry, więc tutaj nie ma tragedii. Okej, okay, to to jest fajnie. Teraz tutaj. Jakoś tak, może tutaj w rogu najpierw jedną, tutaj drugą zaraz obok. Wejścia, tutaj trzecią. Tutaj będzie troszeczkę więcej lamp. Bo, jakby nie było, to jest takie bardziej przestronne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Od tamtego. Chociaż nie, bo tam. Tam to nie jest aż tak przestronne, co prawda. Aczkolwiek, no troszeczkę potrzebuję tego miejsca tam. No, czemu nie mogę tu powiesić? Dobra, jedna. Druga. Trzecia lampka. I jeszcze jedna tu. tu lamp będzie w cholerę, nie? Ale. Ważne żeby się świeciło i żeby było jasno, nie? Bo chodzi o to właśnie żeby było jasno, bo jak będzie ciemno to będzie dupa zbita. I teraz te dwie przed wejściem i teraz sobie będziemy projektować przed wejściem wszystko. Dobra, te dwie, takie dwie przed wejściem tylko troszeczkę tak o tu może powiedzmy i to tu i to jest git, to jest malinowo. Teraz zobaczmy tu. Tu coś mogę jeszcze, ok. No i oczywiście górę, nie? No i jak to tak się będzie ładnie świecić, no to słuchajcie, to ja jestem w niebo wzięty. Dosłownie w niebo wzięty. Tutaj jedno przed wejściem. Jedne by się przydały tutaj, ale nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. No, tu można by było tu można by było tak lampę postawić, chyba nie będzie przeszkadzać, nie, no i super, no i oczywiście tutaj lampki, no bo tutaj też się przydadzą, jakby nie było. Ja tak zrobimy, żeby one na zewnątrz wystawały. Tak po jednej lampie na ten to wystarczy, nie potrzeba więcej, bo tak naprawdę więcej to nas tylko będzie rozpraszało tutaj. A to nie o to chodzi, żeby nas to rozpraszało. Chodzi o to, żeby innych rozpraszało tak naprawdę. My to bierzemy tylko po to, żeby mieć w pewnym sensie osłonę od światła, bo jak wiecie, jak ktoś stanie za światem, to nie jest tak dobrze widoczny w pewnym sensie oczywiście tylko. Bo zaraz znajdą się tacy, co będą to krytykować, no ale w momencie, w którym wy będziecie z tamtej strony na dole będzie ciemno, ja będę tutaj stał zaraz za lampą, to was ta lampa troszeczkę będzie oślepiać jednak. Więc jest jak jest. Dobra, zróbmy to tu. To jedno bym usunął jeszcze i to też jedno. Bo to tak naprawdę nie jest mi tu potrzebne aż tak bardzo. No i chciałbym te takie właśnie te też porobić. O Jezus, ja zaraz umrę. Ty, to tu trzeba coś zeżryć. Już więcej nie mam. Może jakiegoś Energy Mixa jeszcze. Oj, gryfciu, prawie umarłeś, a bawisz się wstawianie lamp. Śmieszniej by było w sumie, jakbym umarł. Tak, z dupy, wiecie. Siedzę sobie, chodzę. Lampy stawiam, a tu ciul, Gościu ginie. No, brak słów. W takim przypadku to już brak słów, nie? Dobra, to i jeszcze tutaj jedno, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o lampy. Mam nadzieję, że to już będzie wsio. Dobra, i teraz oczywiście te sekwencję bym chciał zrobić. Tylko na takiej zasadzie, żeby. To mi tu nie przeszkadzało, nie. Bo jak mi to będzie przeszkadzać, to ja dziękuję. Dobra, i teraz tak. Kurde, nie to jedno. Dobra, jeszcze raz. Chciałem tylko jedno usunąć. A jeszcze lampy usunąłem, nie no cudownie jest, po prostu jest cudownie. To chcę usunąć. I to. Dziękuję. No i jest super, dobra. I teraz idziemy tutaj. I tutaj tak samo. To i to. O. No dobra, to też usunę. Bo to mi będzie tu akurat przeszkadzało. Bo to takie dość. Dość słabe przejście by było bym powiedział. Tutaj też będę musiał coś pousuwać. To i to na pewno. To i to myślę. No dobra, to to też usunę. To jest bez sensu żeby to tutaj było. Wiecie co? Inaczej to 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 i to. O. I tak będzie super. Tak będzie git. Tutaj mamy, to tutaj się nie przejmuję. Tutaj jest malina. Teraz to. No i tak powolutku, powolutku będziemy już stawiać takie dość wzniosłe kroki bym powiedział w tym świecie. O. I dobra, tu to, to mogę tak zostawić. I ostatnie bariereczki, będzie super. To, to jazda dalej, i tam trzeba tą jedną lampę postawić, nie? Żebym nie zapomniał o niej. Kurde, co za gówno, musiało się to usunąć. Chciałem to usunąć, tak żeby można było tu wejść. I może to, dobra, i ja chyba będę mógł wyjść tędy normalnie. No i tutaj, szczerze powiedziawszy, to hmm, cholera wie, jak to postawić. Tutaj. No, i tu w sumie tak może być. Tak jest chyba git. No i tu oczywiście też trzeba postawić, jakby nie było. Tylko nie wiem, czy ja tu w ogóle mogę to postawić. Bo to trzeba by było zrobić tak. Tutaj. Dotąd. Dotąd i oczywiście w dół. Dotąd. No, i na sam dół jakoś tak. Powiedzmy coś takiego. O! No i jest super, aha. Cudownie, że mi się zrobiło jeszcze coś takiego tutaj. Jakiś taki pochomas. I co ja mam z tym teraz zrobić? Jak ja tego nie mogę usunąć z żadnej ze stron. O, czekajcie. Dobra, jest super. Ok, ten jeden patyk. Tak sobie tu będzie stał, ale to nie problem. I z tej strony jeszcze trzeba barierkę zrobić. No co jest ty, Ziomek? Ej, nie kręć mną. Zostaw mnie. Pat mi atakuje. Czekajcie, ja muszę wstać, bo Pat mi kurwa kręci. Co za ciul? O, dobra. Hirajem. Normalnie Pat leżał na ziemi i mi kręcił, kurde, tutaj. Kineskopem, chamstwo Dobra, i na samą górę bym chciał to wrzucić Aż dotąd O, byłoby cudownie No powiedzmy, tu można było jeszcze ten kawałek, ale No już trudno, chodzi o to, żeby się dało wejść jakoś swobodnie Tu bym chciał jeszcze na tym, ale na tym niestety się nie da I to jest taki minus z tego wszystkiego no i środek to myślę, zaprojektujemy sobie już w następnym odcinku. I w następnym odcinku też będziemy myśleć, co z tym fantem całym zrobić, co dalej tak naprawdę tutaj jeszcze ogarnąć. No i będziemy myśleć robić na pewno drogi, bo to się przyda. To się zdecydowanie przyda do zrobienia. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie. No i cześć!